Jest raz to gruda, tam gdzie miał przed wojną, tam jego dziewią sobie w łeb szczelić, potem by się zakochał jako 16-letni chłopak w swojej kuzynce i etc. Ponad bardzo piękna kobieta, widziałem ją na zdjęciach, zakochał. I no, w międzyczasie, będąc studentem tej polonistyki, też parę kobiet się w nim zakochało. Parę dzieci zostało, podejrzewam, o których on wiedział, nie wiedział. Udawał, że nie wie, w każdym razie. Dlatego się wypisał z tej polonistyki z Wilna. Był za przystojny, za elegancki. No i tym dworze, to były lata jeszcze 80., 90., bo dzisiaj później jakimś cudem, a już wiem jakim cudem, nie będę opowiadał, jest taki pan, nazywa się Krzysztof Krzyżewski, który tam gdzieś dotarł jakąś tam organizację, to już zupełnie też inny temat, to dwór zupełnie inaczej wyglądał. Odnowili, dostali pieniądze gdzieś tam w jakichś banków norweskich, powiedzmy to skandynawskich i tak dalej. No i tam Krzysztof został dyrektorem tej fundacji, jego żona wicedyrektorem, pierwsza teściowa, część następna wicedyrektorem. Także w sumie wszystko to jest tam tak, jak powinno być. Wszyscy mają wspaniałe życie. I ten dwór został podrestaurowany i zupełnie inaczej wygląda. To jeszcze, jak ja tam byłem, chodziłem, można było tam wejść, a to już była taka zapadająca się ruina i całe szczęście, że tam ten Czesław, pan Czesław, bo nigdy nie mówiliśmy sobie po nazwisku. Ja mówię pan Czesław, do mnie panie Adamie. A jakżeśmy rozmawiali po angielsku, to oczywiście na ty, Czesław Adam. W języku angielskim nie ma słowa pan, prawda? Więc żeśmy sobie Czesław, albo you, albo sir, no to sir to raczej nie wyglądałaby, dwóch Polaków sobie mówili sir. W każdym bądź razie, znaczy się on nie uważał się za bardzo za Polaka, tym niemniej byliśmy na ty i generalnie rzecz biorąc, to jak już powiedziałem państwu wcześniej, objechałem wszystkie miejsca, gdzie się dało objechać za nim. I skończyło się to, że ja w pewnym momencie zdecydowałem się, że rzuciłem tą sławistykę w diabły, bo jak doszedłem do wniosku, że jest 4 czy 5 uczelni w ogóle w Ameryce, które mają wydziały sławistyki, tak? Więc jaką mam szansę z Żydami, którzy bezbłędnie mówią po rosyjsku, bo są urodzeni i wychowani w Rosji, nie pojechali do Izraela i tak dalej. I mają szansę 1000 razy większe. Zresztą oni wszystko mają w tej uczelni, czy te wydziały. Więc generalnie rzecz biorąc, tak jak pan Czesław, przekalkulowałem to na zimno i doszedłem do wniosku, że studiowanie tego wszystkiego to było dobre, było fajne, ale trzeba z tym skończyć. Szkoda na to czasu, energii i zdrowia. I pan Czesław zaczął przebąkiwać, że wracamy do Polski. A ja wytłumaczył mi też, że dla kogo pan będzie pisał po angielsku. Moje dwa pierwsze tomiki były w języku angielskim, tak? To mówi, komu pan będzie tutaj pisał po polsku, nie w tym San Francisco. No i komu pan będzie pisał po angielsku, kto będzie pana czytał po angielsku. Co ma pan tu? Milion poetów jest milion razy lepszych od pana i tak dalej. I tak kalkuluję to wszystko na zimno, rzuciłem tą angielszczyznę, rzuciłem te wszystkie pisania, wierszy po angielsku. Tutaj nawet są parę książek, gdzie drukowałem, wydałem i tak dalej po angielsku. Posłuchałem się pana Czesława i na złość go robiłem. Mówi tylko na miłość boską, niech pan nie jedzie do Polaków, niech pan nie ujedzie do Chicago, niech pan zmarnuje się. No ale ja po prostu doszedłem do wniosku, że nie mogę żyć bez Polaków, bo komu mam pisać po polsku? A to jeszcze był komunizm. Kto wiedział, że Rakowski wyprowadzi szator PZPR? Kto wiedział, że Jaruzelski odda to wszystko i tak dalej? To było zupełnie inna historia, prawda? No i tak przyjechałem do Chicago, upadł komunizm, pan Czesław zwinął się, ożenił się z Karol, wrócił do Krakowa i później już cały ten dwór krakowski go obsiadł i koniec. Już nie odbierał telefonów, tak jak to robił tam, że miał sekretarkę, podsekretarkę, nadsekretarkę i pielęgniarkę i zaczęła się polska administracja, polskie wiesz, podejście do sprawy. I już nie odpisywał, w Ameryce na każdy list odpisywał, a tutaj mu jednak sekretarka otwierała list, drugi czytała, trzeci segregowała, piąta się zastanawiała, czy mu dać, szósta mówiła, czy on to może przeczytać, ósma mówiła, że albo może przeczytać, albo nie może przeczytać. A tam robił to właściwie wszystko sam, więc suma summarum skończyła się mój kontakt z nim, ale tutaj są książki, miałem bardzo fajne znajomy, chociażby Marek Skwarnicki z Tygodnika Powszechnego. Miałem dużo profesorów, profesora Fiuta, który był jest do tej pory, bo najwybitniejszym badaczem
profesora Miłosza, którego podałem właśnie w Berkeley i San Francisco, który właśnie pisał habilitację o Miłoszu, właśnie przyjeżdżając do Ameryki, mieszkając u Miłosza. Także generalnie rzecz biorąc, miałem duży dostęp do niego poprzez jego znajomych i przyjaciół. Natomiast sam osobiście z nim już nie miałem żadnego kontaktu. Poza tym też w Ameryce mieszkałem, poza tym już chorował. Także to już był człowiek 90-letni, także... A ja mieszkałem na drugim końcu Polski, to nie jest, że byłem w Krakowie, że mogłem przyjść, nacisnąć guzik i dzień dobry jestem, czy mogę rozmawiać z panem Miłoszem. Także to mniej więcej się tak skończyło, że wziął z nudów, umarł, pojechałem na jego pogrzeb, zrobiłem 200 zdjęć z pogrzebu, bo też byłem na pogrzebie, gdyby ktoś się pytał, pięknie to opisałem w tej książce chyba, jak był pogrzeb, jak wyglądał pogrzeb, tutaj są też zdjęcia, chyba powinno być z pogrzebu jego grobu, grobowca, przez tydzień czasu siedziałem tam w kościele na skałce, patrzyłem się, jak składają ten grobowiec, gwóźdź po gwoździu, deska po desce, jak on się buduje i się... Okazuje, że pan Czesław, który mnie się pyta, skąd ja się wziąłem na Dolnym Śląsku, dlaczego tam się wziąłem, skąd moi byli rodzice, ten grobowiec miał być złożony z marmuru japońskiego, brazylijskiego, chilijskiego, tureckiego, włoskiego, a został z moich gór, gór Sowi, w których mieszkam szczęśliwie z moją przepiękną żoną, małżonką Dorotą i ten jest właśnie z naszych gór, z granitu naszego ułożony, więc mówię to tak z sentymentem, bo po tych górach od dziecka chodzę, te góry znam od dziecka, od urodzenia i do tej pory w tych górach mieszkam i bardzo się cieszę, że pan Czesław Szczot i jego zostało przywieźć. Ciało jego złożone właśnie tym grubowcu z Barburu naszych gór Sowi, ze Szczelina dokładnie. Proszę Państwa, wszystkie te zdjęcia tutaj pokazane i wiele, wiele innych znajdziecie Państwo w tej naszej najnowszej publikacji. Tak samo to, co Pan Adam dzisiaj mówił, większość z tego też można przeczytać w tej publikacji. Ja tutaj nie prosiłem specjalnie o czytanie fragmentów, bo myślę, że lepiej po prostu opowiedzieć o tym, a przeczytać Państwo będą mogli już sobie w zaciszu domowym. Jeszcze chciałem właśnie wspomnieć, że o Panu Skwarnickim fragment listu Czesława Miłosza do pana Skwarnickiego też w tej książce się znajduje. Tak dziękuję samo, bardzo. Tak samo list Czesława Miłosza do pana. Jeden, w sumie trzy listy są, a jeden myślę jest wyjątkowej treści. Tutaj też nie ma czasu, żeby przytaczać tego wszystkiego. Ja jeszcze chciałem spytać, czy może państwo mają jakieś pytania do pana Lizakowskiego? Korzystajcie państwo. Czuję się dobrze, ale kto wie, jak się za tydzień będę czuł. Także to jest dla wielu was, jak ja Czesław mówił, ostatnia okazja wsiadania do pociągu. Później już odjedzie i już nigdy na tej stacji nie będzie. Także mówię tak po amerykańsku, catch your breath, because you don't know what could be next one. Jeżeli państwo nie macie, to jest lektura. Okej, już chwileczkę, tutaj kolega z mikrofonem podejdziesz. Niewiele pan tutaj mówił o Chicago. Chciałam tylko przypomnieć się, że spotkałam pana właśnie w Chicago, w ośrodku jezuickim. Tak, prowadziłem tam zajęcia literackie, tak. Właśnie, więc ja byłam... Literatury polskiej właśnie. No, jedną z uczestniczek tego. O, nie kojarzę, to było mnóstwo lat temu, ale... A dokładnie 11. 11 lat temu. Tak. No, w życiu kobiety to niewiele, a mężczyzna to jest kawał czasu. To jest wiek, to cały wiek w życiu kobiet. Żartuję oczywiście. Nie, ale tutaj... Bardzo właśnie... mi miło, bardzo tak, mi miło. Pamiętam dokładnie, dlatego że mam dedykację. Niejakiego pana Gogiela. Leonard Gogiel, genialny Litwin. Właśnie, Litwin. Który pięknie mówił sześcioma językami. Właśnie, podarował mi właśnie ścieżkę spod Ostrej Bramy. Tak, to jest jego tomik wierszy wydany przez pana Prochonia w Chicago. Także wydawnictwo Panorama, zgadza się. No, mam bardzo miłe wspomnienia. To był genialny człowiek, pan. A właśnie Gogiel. Tak się zastanawiam, czy jeszcze żyje.
Nie, umarł w wannie. Powiem pani szczerze, że miał mieszkanie, mieszkał w piwnicy, bo większość Polaków mieszka w piwnicy, bo żeby mieszkać na pierwszym piętrze, to trzeba mieć dużo większe dochody niż w piwnicy. Piwnice, też, no, to nie będę państwu tłumaczył, że w Ameryce pierwsze piętro to biedacy mieszkają. Dopiero wyższe piętra to sobie można pozwolić na to, żeby mieszkać, żeby mieć świat, panoramę, widok, to już za to trzeba zapłacić. A parter, piwnice, pierwsze piętra to taka biedota mieszka. I on zawsze mieszkał w piwnicy, jak pani wie. I z tej piwnicy miał mało pomiar, mała ta była piwnica. Miał mnóstwo książek, jak pani wie, był bardzo oczytany. Miał mnóstwo książek i doszedł do pewnego momentu, że nie musi się kąpać, ale musi czytać. I zaczął gromadzić w wannie te książki. I już nie korzystał. I się w tej piwnicy no, zamknął i umarł w tej wannie. I go po paru tygodniach dopiero znaleźli. Przykro mi to słyszeć. Skończył okropnie, ale... Że właśnie tak skończył. Ja tego pana widziałam może dwa razy, być może na tym spotkaniu właśnie, co mówię. Przychodzi kogoś. Tak. Spotkaniu poetów. Ja... A jak pani godność? No właśnie. Bo nie pamiętam, żeby się pani przedstawiła. No, ja się nazywam Janina Laskowska. Aha, pamiętam. Ale to na pewno niewiele panu mówi. Bo coś pani w swoje wiersze przynosiła, pokazywała? Nie, pokazywałam jeden tylko fragment, pozwolił pan mi przeczytać. Jeden fragment pozwolił. Wszystkim zebranym, ale to była proza. Aha. To była proza na temat pieczenia chleba. Bo tak się złożyło, że w tym dniu właśnie pan przedstawił jeden z wierszy Staffa na temat chleba. I ja pana poprosiłam, czy mogę zaprezentować swoją pracę. I pan się zgodził, więc szybciutko przeczytałam, bo może było, ja wiem, zajęło mi jakieś 6-7 minut. I byłam tak niezmiernie zaskoczona reakcją obecnych, że powiem tutaj nieskromnie, że wszyscy wstali i dali mi owację. Aż mi się zaczyna gorąco robić. No. Także jest to bardzo, bardzo miłe wspomnienie i oczywiście to dzięki panu. Bardzo dziękuję, bardzo mile. Bardzo się cieszę. Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel akademicki, bo też mam tylko magistra. Niestety nie mam doktoratu. Tym niemniej nie przeszkadzało to zatrudniać mnie. Ale w Polsce też pracowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim jako wykładowca, też nie mając doktoratu. Także generalnie rzecz biorąc, bardzo dużo miałem uczniów, bardzo dużo studentów, nie wszystkich pamiętam nazwisk, ale się cieszę, że pani jest tutaj znalazła w tym Białymstoku. Właśnie, jestem tutaj, jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w Białymstoku, dlatego że Białystok jest wspaniałym miastem dla ludzi, którzy są na emeryturze. Ja już jestem na emeryturze. Tak już nie będę chodziła. Gratuluję. Czy się pani udało wydostać z tego Chicago? Bo większość ludzi, jak tam ma pani, wie, nie ma za co i po co, z czym przyjechać. Otóż to, ja właściwie... Nam się wydaje, że tam ludzie mają pieniądze, oni nie mają na bilet, bo już by byli w Białymstoku jutro. Czy tak, zabrali, tak, a nie mają na bilet, wierzcie mi. Także nie uwierzycie, ale taka jest prawda. Jeszcze tutaj powiem, tak na marginesie. Tak, w Ameryce po 20-30 latach. Tak. Zero na końcu. Tak. Na marginesie wspomnę. To jest na marginesie, tak. Żebyście nie myśleli, że tam śpią na pieniądze. Że twórczość moją, czyli opracowanie esej, no można powiedzieć wspomnienia, czyli pod tytułem Kukrzysko, właśnie przedstawiłam pani dyrektor tutaj jakiś tydzień czy dwa temu. Także ja właśnie, po prostu dla oceny, czy to jest coś warte, czy nie. A także zapiski opiekunki, właśnie z mojej pracy w Stanach. Podzieliłam się również. Bardzo dziękuję, że się pani zgłosiła, że się pani odważyła. Bo przeważnie wie pani, jak są, czym się różnią amerykańscy studenci, jak w Ameryce mam zajęcia, to wszystkie krzesła z przodu są wypełnione, z tyłu tylko siedzą osły i matowy. A jak przychodzę na Jagielloński, to pierwsze cztery rzędy puste, tam gdzieś z tyłu ktoś siedzi, tym się różnią. Pytają się, czy się różni Ameryka od Polski. Bardzo prosto. W Polsce wszyscy uciekają do tyłu, nikt nie w pierwszym rzędzie. A tam płacisz, jesteś. Dlaczego masz siedzieć w tyle? Osioł siedzi z tyłu. Wszyscy do przodu. A u nas jest odwrota. Siedź, znajdą cię, nie wychylaj się. Może do jakiś królewic przyjdzie, może ci przymierzy. Coś niesamowitego. I trudno się potem z tą mentalnością polską zgodzić. Trudno jest żyć w Polsce, bo tak to wygląda tutaj. Na szczęście dzisiaj w Krzyżnicy
dosyć się zrównoważyliśmy wszyscy. Zajęliśmy wszystkie dni. Tak, dokładnie. Ja tylko tak to proszę nie brać sobie do serca, bo jak ktoś się pyta, czym się różni Ameryka od Polski, jak mnie się pytają, to od razu mówię im, gdzie siedzicie, w tym krzesła, tak? Ale pan się zupełnie nie pomylił, bo nigdy nie byłam asertywna, to prawda. Tak, dziękuję. Tak, no nie ma za to, bardzo państwu dziękuję. Czy chcą jeszcze jakieś pytania? Tak, jeszcze jedno. Proszę bardzo. Śmiało, Michał, tak. Panie magistrze, pan pozwoli, że ja będę zadawał pytanie na siedząco, bo mnie trochę ta dystonia dobija. Jestem dzisiaj po raz drugi. Wczoraj byłem na spotkaniu właśnie z panem doktorem Józefem i z panem Danielem. Pan doktor racjonalnie mi wytłumaczył postawę pana Miłosza. Coś może też o sobie krótko powiem. Ja nie jestem przybłędą. Urodziłem się niedaleko Nowogródka. Mając 5 lat przyjechaliśmy tutaj do Polski, szukać tej Polski. Wiadomo, jaka była sytuacja. Ja już mam w tej chwili 71 lat skończone. I powiem panu, że dzisiaj wyjdę z takimi mieszanymi uczuciami, ponieważ ja, tak jak i pewnie Miłosz, mówiłem po polsku, mając 5 lat. Zegar.